Więc odpalę silniczek. Słyszycie, co się dzieje? I to mi się bardzo nie podoba. Więc będę rozbierał całą górę. Zdejmę pierw tą stronę, lewą stronę. Z tym, że wiem, że jak rozmawiałem z mechanikiem, mówił mi, że do tamtej strony będzie ciężkie dojście. Ale wiecie co? Spróbuję zrobić najpierw jedną stronę. Nie wiem, spróbuję zrobić tą stronę. Jeśli ta strona, wymienię rakersy, będzie w miarę w porządku, zobaczymy, złożę to, odpalę. Wiecie, robię sam, to są mniejsze koszta, bo ja to będę robił sam. Wydaje mi się, że skrobię z tej strony, także nie pozostało nic innego, jak trochę przyłożyć się do roboty. Trochę przyłożyć się do roboty i po prostu to zrobić. Zastanawiam się, czy zdejmować ten pas, czy po prostu na razie dać sobie spokój. Nie pamiętam, czy jak. Nie, ja nie zdejmowałem pasa. Też to nie jest tak trudno. Dobra, zdejmę ten pas dla wszelkiego, żeby było łatwiej. Oczywiście chodzi mi o zdjęcie tego pasa, co by było, był łatwiejszy dostęp. I tak będę się grzebał. I tak się będę grzebał, także. Nawet niedokręcony. Nie lubię takiej roboty. Nie chcę zdejmować tego T-bumpera, bo to jest problem. No ale jeśli będę musiał, to zrobię, więc mocowanie chłodnicy tutaj raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Zbiorniczek płynu też jest zamontowany na tym pasie. Więc musiałbym się go pozbyć. I to zrobię. Kluczyk 10.
Potrzebna mi jest gwiazdka. Już widzę, jest tylko jedna śrubka. Druga zginęła przy montażu na pewno. To już będzie dojście. Z drugiej strony. Fuck up jest taki, że wiecie, na tej obejmie tutaj do zbiorniczka przechodzi przez niego przewód i muszę cały ten bracket jeszcze odkręcić. No ale o tutaj ten zaraz wam pokażę. Ale wiecie co, bez nerwów, ja to zrobię. Są cztery śrubki. I oczywiście najgorsza rzecz to jest linka od otwierania klapy, ale ja to postaram się zrobić to w ten sposób, wiecie, przywiążę to, bo mi to dojście nie będzie potrzebne. Tak myślę. Nie chciałbym spuszczać po prostu tych specjalnych takich konektorów, jeśli chodzi o płyn, żeby tego nie ruszać. Ja tu sobie to podwiążę za moment. To mi nie będzie przeszkadzać, niech sobie wisi. Nie chcę rozpinać linki, wiecie, no bo po prostu słyszałem, że jest później z tym problem. Także ja dam tutaj gumkę. O. Nie mogę dać tak, bo istnieje możliwość, że będę musiał wyjechać. Dobra, to się trzyma. Tu jest nieskręcone, lecimy dalej. Z rozbieraniem tego, więc widzicie, całość siedzi tutaj w tym miejscu i muszę to zdjąć, prawda? Muszę to zdjąć,
To nic, walczymy po kolei z tym. Dobra, tutaj odmę. Muszę odłączyć. Jest na zatrzask. Odma. Teraz tutaj jakieś sensorki. Jeden. Tu jest drugi, jak powietrze. O. Ja bym to zrobił bardzo dawno, ale po prostu jak jest było zimno, ja się bałem tutaj o te wszystkie węże, że coś mi się z tym nie uda i będę miał później problem. Tu już jest połamany, patrzę. Ale działa, dobra, jest tutaj. Tu jest następna wiązka. Wpiłem. Tu jest, jeszcze tutaj mamy jedną wiązkę. No puszczaj. Tu jest jeszcze intek też, ten kabelek do ściągnięcia. O, zszedł już, muszę o nim pamiętać. No dobra, co mi zostało jeszcze? Zdjąć cały filtr powietrza, prawda? Cały filtr powietrza, to muszę kluczyk, przedłużka, co by to się lepiej mi robiło. Zaczyna się na niebie robić brzydko, to czego się najbardziej bałem. No ale cóż, no, nie mam na to wpływu w tej chwili, nie? Tak to wszystko będę musiał pochować do samochodu. No właśnie. 8 mm teraz. Tu muszę mieć dłuższą. Muszę mieć dłuższą. 1,2. 1,2. Tu nie mam nigdzie śruby. Tu mam jeszcze. Muszę wziąć dłuższą. Muszę wziąć dłuższą przedłużkę. To są właśnie te najgorsze, które zawsze korodują. Nie, tutaj jest raz, dwa, trzy. Gdzieś jeszcze jedną pominęłem. Raz, dwa, trzy. Tu gdzieś jeszcze jedna musi być. Raz, dwa. Tu nie mam.
No to w końcu to chyba nie minęłem. Teraz muszę odkręcić tutaj raz, dwa i trzecią najgorszą z tyłu. Będziemy z tym walczyć. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Nie wejdzie, raczej wiem, że miałem problem. No, tutaj jest. Jest jedna, tutaj już też jest problem, ale widzę, że jeszcze dojdę. O, ktoś tu mocno ją dokręcił ostatnio. Damy jedną. Chciałbym jej się pozbyć, chciałbym ją mieć w ręku. Muszę iść po magnes. I co mi jeszcze zostało? Zostało mi tutaj, tutaj. Właśnie ona jest tutaj z tyłu. Jest jedna. I tam jest druga. To są te najgorsze. Tu jest jeszcze ten przewód powietrzny. Nie pamiętam jak... O, tutaj go chyba odpinałem. Później sprawdzę jeszcze. Nie, odepnę go od razu, bo... O, odpięłem już. I teraz wiem, że tutaj... są właśnie te... Najgorsze miejsce jest te do odkręcenia. Tu nie podejdę już maszynką za żadne skarby. Muszę wziąć kluczyk 10 i kręcić już ręcznie kluczykiem. Także jak widzicie, zabawy jest. Trochę jest, no. To jest właśnie najgorsze podejście do tej. O, odwrotnie. Nie, bo walczyłem z nią ostatnio. O, już się odkręca. Potrwa to trochę. Zaraz zobaczymy. O, już mogę palcami to ruszyć. Kluczyk do kieszeni, którego będę później chował. Mam odkręcone, czyli teraz czapka już powinna się ruszać. Oczywiście ona jest jeszcze na brakiecie tutaj i tutaj muszę to coś z tym zrobić. Zaraz wykombinuję. Jak ja wtedy robiłem, to ja już nie pamiętam, ale zaraz coś zrobię. Co jeszcze muszę zrobić? Muszę zdjąć to. Kurde, ja bym nie chciał pod szybie odkręcać. No ja wtedy musiałem pod szybie odkręcać chyba. Niech ja sobie przypomnę. Bo ono jest... O, nawet jest niezałożone. Nie lubię, jak ktoś robi przy samochodzie, bo później są jakieś właśnie zgrzyty tego typu, że coś jest nie pasuje. Co, ty nie ma śruby w ogóle? Nie, ktoś mnie wkręcił. Gdzie tu jest? Kurde, stój. Muszę wziąć latarkę. Tu jest jedna. Tu nie ma.
Teraz jeszcze raz, już po prostu powinna teraz zejść bez problemu. Tam trzyma plastik. Już ją mam. No więc widzicie, w którym miejscu już jestem. Przez tutaj zdejmiemy to. Kuźwa mać. Nie no, zobaczcie, jaka przepalona uszczelka. Ale moje były zielone uszczelki. Ja zakładałem zielone uszczelki ostatnio. Nie wiem, no. Zobaczcie, o, jest po prostu przepalona na Inteku. No nie wiem. Ja zakładałem tutaj zielone uszczelki. A tu są jakieś inne. To nie są te, które były zakładane przeze mnie. Ja kupowałem oryginalne w sklepie. No ale cóż, na tą chwilę zakrywam, idę po ręcznik, przykrywam to ręcznikiem i robię dalej. No więc za chwilę dostanę zjebkę, oczywiście zabrałem dla żonki ten w misiaczki. No, jej w misiaczki ten. Teraz zdejmujemy świecę, odkręcamy tutaj tą rurkę. Jedna, druga. To nie jest jedna, druga, ale tu będę miał problem, bo to... A nie, dobrze, to nie będę miał problemu. Tak myślę. To jest, nie jest jedna, druga, to jest dziesiątka. Chodź tu, dziesiątka. Dobra, zdjęte. Przesunie mi się już. Ostrożnie, żeby nie połamać. Odkręcimy teraz świecę. Są takie śruby na niektórych, takie zerdzewiałe, na niektórych nie. Wszystko to pójdzie, dostanie, że tak powiem, smaru teraz. Wow! Co tu się dzieje? Widzicie? Dlaczego ten cylinder jest mokry? Tu czysto, tu czysto, a tu jest zerdzewiały. Być może... Jest zagwozdka. Tu ósemeczka. Teraz zostało mi jeszcze tutaj rozłączyć sensor. Tu jest wiązka jeszcze przypięta. Tu jest też przykręcony. To muszę zdjąć. Dobra. Już zdjęłem. Tu jest, nie powinno mi przeszkadzać. Tu tak, tu tak. Tu są też dwa sensory, muszę je odpiąć. Kurde, dlaczego tu już jest połamane te? Wiecie, tu są połamane? Albo to się mi wydaje.
Dobra. Tu jest odpięte. Tu jest odpięte. Tu muszę wyciągnąć kabel. Dobra. Wyciągnięty. Tu już, tu jeszcze muszę ten sensor odpiąć. Nie wiem, jak się odpina to czerwone zabezpieczenie. Chyba odłamał mi się. Dobra, odpięłem. Jeszcze tutaj mam wyjąć oto. Wyjęłem. No i cóż. 8 kluczyk i twoja chwila prawdy. Oczywiście, tu musi być zawsze coś. Nie będę odkręcał z tego braketu. Nie widzę tu problemów, prawdę mówiąc. Krzywki nie są zniszczone. Prawdę mówiąc, widzicie, nie za bardzo widzę tu problemy. Krzywki są całe, ale no tak, to klepią rakersy, prawda? Więc muszę pierw ustawić teraz na znaki i dopiero później zobaczyć, może coś się zluźni. Bo na tą chwilę, jak sprawdzam, to wszystkie są tęgo. No cóż, lecimy dalej. Powiedziało się A, trzeba powiedzieć B.
Jest jeden luz. Drugi jest luz. Tengo. Zobaczcie, pokażę wam. Widzicie? Tak. Ten się nie ugnie nawet. Ten się nie ugnie. Wszystko cacy. A zobaczcie o tutaj. Ten widzicie, klepie, chodzi o. Ten chodzi. Ten jest tęgo, o. I ten też jest. Widzicie, dam radę go poruszyć. I ten. Ten tęgo. Ten tęgo. Tego nie ruszę. Także najprawdopodobniej problem jest tu i problem jest tu. Te dwa się, te dwa dam rady poruszyć, o tak. Także rozwijam, rozkręcam i zobaczymy, co tu będzie.